Niniejszy podcast jest poprawioną, głównie technicznie, wcześniejszą wersją podcastu pod tym samym tytułem. Wersja nagrana kilka miesięcy temu była bowiem, moim zdaniem, zbyt niedoskonałą, poza tym wymagała uzupełnienia o pewne szczegóły, których nie znałem jeszcze, pisząc wersję pierwotną. Al-Salam Boccaccio 98, statek, o którym będzie dzisiejszy odcinek, powstał w stoczni w Trieście jako jedna z pięciu bliźniaczych jednostek przeznaczonych do obsługi połączeń promowych w basenie Morza Śródziemnego. Był to tak zwany prom RORO, czyli Roll On, Roll Off. W taki sposób określa się jednostki, które ładowane są pojazdami wjeżdżającymi do wnętrza na własnych kołach przez furtę rufową lub dziobową. Miał 131 metrów długości, blisko 24 metry szerokości i prawie 6 metrów zanurzenia. Dwa wysokoprężne, dziewięciocylindrowe silniki o mocy 22 200 koni mechanicznych pozwalały mu rozwijać prędkość do 22 węzłów. Na pokład mógł zabrać 1000 pasażerów i 200 samochodów. Do służby na morzu wszedł 30 czerwca 1970 roku pod nazwą Boccaccio i przez 21 lat utrzymywał połączenia między portami włoskimi i tunezyjskimi. W 1991 roku statek przebudowano. Podwyższono nadbudówkę, dobudowując dwa pokłady pasażerskie, poszerzono pokład samochodowy i o 20 cm zwiększono zanurzenie. Dzięki temu na pokład można było załadować teraz o 120 samochodów i 310 pasażerów więcej. Dobudowano także 415 nowych kabin. Pozostałe cztery promy z tej serii także zostały w podobny sposób przebudowane. Niestety, spowodowało to jednak nieco mniejszą stabilność jednostek. Dwie z nich zatonęły, pozostałe zaś zostały zezłomowane. Po 29 latach służby morskiej prom za 2 miliony dolarów został sprzedany egipskiemu armatorowi El Salam Shipping Company z Suezu, który ma swą siedzibę w Panamie. Zmienił on nazwę jednostki na Al Salam Boccaccio 98. Używana była także nazwa skrócona Boccaccio 98. Rejestracja statku w Panamie nie była przypadkowa. Leciwa jednostka nie mogła zostać zarejestrowana w Egipcie, ponieważ egipskie prawo zakazuje rejestrowania statków starszych niż 25 lat. Prom wykorzystywany był w rejsach na Morzu Czerwonym i Morzu Śródziemnym. Katastrofa miała miejsce 2 lutego 2006 roku. Był to rutynowy rejs promu z Duby leżącej w Arabii Saudyjskiej do Safadży w Egipcie. Trasa rejsu o długości około 800 km wiodła w poprzek Morza Czerwonego. Na pokładzie znajdowało się 1312 pasażerów, głównie Egipcjan pracujących w Arabii Saudyjskiej i pielgrzymów wracających z Mekki, 96 członków załogi, a także około 220 pojazdów. Gwoli ścisłości różne źródła podają różną ilość osób na pokładzie, od 1310 do 1312 pasażerów i od 96 do 104 członków załogi. Około 2,5 godziny od wypłynięcia, mniej więcej o 20, 100 km od portu w Dubie, na pokładach rozległ się alarm przeciwpożarowy. Do dziś nie wiadomo, gdzie wybuchł pożar i co go spowodowało. Dwie najbardziej prawdopodobne hipotezy zakładają, że ogień albo rozpoczął się w bagażu jednego z pasażerów, albo w którymś z samochodów. Załoga od razu przystąpiła do gaszenia pożaru, ale część wody użytej do gaszenia ognia gromadziła się w dolnych partiach statku i na pokładzie samochodowym. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogły być dwie.
Albo szpigaty, czyli otwory do odprowadzania wody z pokładu, były zatkane, albo pompy służące do wypompowywania wody nie działały lub działały z mniejszą wydajnością. Woda we wnętrzu jednostki jest ładunkiem bardzo niebezpiecznym, ponieważ przelewając się z burty na burtę, bardzo gwałtownie zmienia położenie środka ciężkości statku. Statki typu ro-ro skonstruowane są bowiem tak, że pokład samochodowy stanowi ogromne, jednoprzestrzenne wnętrze, zaczynające się na dziobie i kończące się na rufie. Tony wody przelewające się pod pokładem promu mają zatem wiele miejsca na nabranie impetu. Jeśli w takim momencie dojdzie do przesunięcia ładunku, los statku jest już właściwie przesądzony. Tak było i w przypadku Al-Salam Boccaccio 98. Podczas jednego z manewrów na sztormowym morzu woda przelała się na prawą burtę i najprawdopodobniej zerwała mocowania ładunku, który przesunął się we wnętrzu. Powstał przechył, którego nie udało się zniwelować przepompowaniem balastu. Statek położył się na burcie i zatonął po mniej więcej 10 minutach. Prom nigdy nie nadał sygnału wzywania pomocy Mayday. Łączność z nim utracono około godziny 22. Dwie godziny później stacja kontroli ratownictwa lotniczego Royal Air Force w Kinloss w Szkocji odebrała przesłany przez radiopławę automatyczny sygnał alarmowy wskazujący pozycję statku. Informacja ta za pośrednictwem Francji została przekazana władzom egipskim, które rozpoczęły wprawdzie akcję ratunkową, ale dopiero po kilku godzinach. Pomimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych, przez ponad 90 godzin jednostki ratownicze, helikoptery i cztery egipskie okręty przeszukiwały rejon zatonięcia Boccaccio 98. Do akcji poszukiwawczej włączyły się także jednostki Międzynarodowych Sił Rozjemczych Vedetta i Sentinella, brytyjski okręt wojenny Bulwark oraz amerykański samolot rozpoznawczy i patrolowy Lockheed P-3 Orion. Znaleziono wiele łodzi, tratw, kamizelek ratunkowych i pływających w wodzie ciał. Młody egipski pasażer Ahmed Elef tak zeznawał przed komisją śledczą. Zauważyliśmy gęsty, czarny dym wydobywający się z maszynowni. Pasażerowie założyli kamizelki ratunkowe, ale załoga, w tym kapitan, uspokajali nas, że wszystko jest już pod kontrolą i kazali nam je zdjąć. Zaraz po tym kapitan wsiadł do pierwszej łodzi ratunkowej opuszczonej na wodę i odpłynął, zostawiając statek i pasażerów na pastwę losu. Wiele kobiet i dzieci zostało na statku. Myślę, że były zbyt przestraszone, by wejść do wody. Ja wyskoczyłem z kamizelką ratunkową. W wodzie była dziewczynka, miała 13 lat i na imię Alaa. Była sama. Zawołała do mnie: wujku, wujku. Położyłem ją na plecach, popłynąłem z nią do najbliższej szalupy i udało mi się ją umieścić w środku. Ale dla mnie nie było już miejsca i zostałem w wodzie, dopóki nie zostałem uratowany. Komisja śledcza ustaliła, że pożar zapoczątkował łańcuch zdarzeń, które doprowadziły do zatonięcia jednostki. Tuż po jego wybuchu kapitan Syed Omar skontaktował się z biurem armatora, prosząc o pozwolenie zawrócenia do portu. Zakazano mu tego i polecono kontynuację rejsu. Fakt ten potwierdziły zapisy z tzw. czarnej skrzynki, którą udało się wydobyć z wraku. Niestety, z zapisów rejestratora, który rejestruje ostatnich 12 godzin pracy pokładowych systemów nawigacyjnych, systemów elektronicznych, łączności oraz nagrań rozmów prowadzonych na mostku, wyłania się niepokojący obraz sytuacji. Kapitan, oficerowie i załoga nie mieli pojęcia, jak zareagować na sytuację awaryjną na pokładzie.
W oczy rzucał się brak zdecydowania i przywództwa, a chaotycznie wydawane rozkazy sugerowały, że nie ćwiczono podobnych sytuacji awaryjnych. Pożar ugaszono, ale po chwili rozgorzał na nowo, a niesprawne pompy nie były w stanie odpompować całej wody zużytej do gaszenia ognia, w efekcie czego statek stał się mniej stabilny. Całą winę za katastrofę próbowano przypisać kapitanowi. Według ocalałych był on jedną z osób, które jako pierwsze opuściły pokład. Jego nazwisko figuruje jednak na liście tych, którzy zginęli. Niezależna komisja śledcza składająca się z 23 członków parlamentu ustaliła jednak, że przyczyną była głównie korupcja na szczytach egipskiej władzy. Spółka będąca właścicielem jednostki kontrolowana była przez członka Izby Wyższej egipskiego parlamentu. Miał on wpływ, mniej lub bardziej formalny, na decyzje Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa na Morzu oraz władze portowe. Pojawiły się pytania dotyczące wydanych certyfikatów i licencji statku oraz braku pozwolenia na operowanie promu na wodach Morza Czerwonego. Komisja ostro ustosunkowała się także do działań egipskiego dowództwa wojskowego, które decyzję o rozpoczęciu akcji ratunkowej podjęło dopiero w kilka godzin po otrzymaniu informacji o wypadku. Podkreślano nieudolność władz przy udzielaniu pomocy rodzinom ofiar, które w celu identyfikacji zwłok musiały jeździć do 10 różnych szpitali i kostnic rozrzuconych na przestrzeni 1000 kilometrów. Egipski rząd nigdy nie ustosunkował się do raportu, choć za właścicielem promu, Mamdochem Ismailem i jego synem Amrem, którzy po katastrofie natychmiast opuścili Egipt, wydano międzynarodowy list gończy. Ostatecznie po kilku latach stanęli oni przed sądem. Pierwotnie zostali uniewinnieni, ale w kolejnym procesie skazano ich na 7 lat więzienia i musieli zapłacić 57 milionów dolarów odszkodowania rodzinom ofiar. W niewielkiej odległości od tonącego Al-Salam Boccaccio przepływała inna jednostka tego samego armatora, Saint Catherine. Jej kapitan odmówił jednak zawrócenia w celu udzielenia pomocy statkowi. Jako powód podał, że jego statek nie był w stanie zawrócić z powodu silnego wiatru i wzburzonego morza. Wrak Al-Salam Boccaccio 98 spoczywa na dnie Morza Czerwonego na głębokości około 900 metrów. Jednostki należące do tego armatora już w przeszłości uczestniczyły w wielu morskich katastrofach. Prom Salem Express uderzył w rafę i zatonął 22 grudnia 1991 roku, zabierając na dno 470 osób. Al-Salam Petrarca 90, siostrzany statek Al-Salam Boccaccio 98, podczas holowania z arabskiego portu Diba zapalił się i przewrócił na bok i zatonął 7 października 2001 roku. Zginął jeden marynarz, a 10 zostało rannych. Al-Salam 95 zapalił się i zatonął w czerwcu 2002 roku. Zginęło wówczas 24 pasażerów, a Pride of Al-Salam zatonął po zderzeniu z cypryjskim frachtowcem na obrzeżach Suezu w październiku 2005 roku. Katastrofa Al-Salam Boccaccio 98 była największą egipską i 9. największą na świecie katastrofą statku pasażerskiego w czasach pokoju. Zginęło 1031 osób, uratowano zaledwie 364.